Mamy rok 45. Alianci posuwają się w głąb Wyspu Apenińskiego i proszą włoskich kucharzy o przyrządzenie potrawy z wykorzystaniem jajek i bekonu. Legenda głosi, że właśnie wtedy, w roku 45, pierwszy raz powstała carbonara. Zapraszam Was na odcinek o fenomenalnej carbonarze na kanale Master Chefs. Słuchajcie, jeżeli mi dobrze słyszycie, dajcie łapkę w górę. Mamy nowe audio, jesteśmy ciekawi Waszego zdania, także sub, like, a lepiej komentarz. Zapraszam Was do historycznej carbonary. Słuchajcie, to co będziemy dzisiaj robili, to będzie historyczna carbonara, czyli bardzo prosty przepis, ale nie w jakiś tam polski, że zalejemy to śmietaną, udusisz to boczkiem, obsypiesz to pietruszką i udusisz to czosnkiem. Nic z tych rzeczy. My będziemy robili taką wykwintną, historyczną, unikatową, w swoim rodzaju carbonara. I słuchaj, kolego, koleżanko, robisz tą potrawę w swoim domu, w swoim bliskim i jest automatyczna wariacja, bo oni docenią Twój kunszt, smak i zapach tego dania. Historyczna carbonara na Twoim stole dzięki temu odcinkowi w ciągu 15 minut. It's real, baby. Let's go. Do produkcji carbonary będziemy potrzebowali boczku. Powinienem powiedzieć, że to będzie pancetta albo jakieś inne długodojrzewające mięso włoskie, ale mamy boczek wędzony surowy. Także to będzie naszą pancettą. Potrzebujemy starty parmezan, akurat Parmigiano Reggiano, który już staliśmy. Dwa jajka. I teraz uwaga, jajka tylko od szczęśliwych kurek, dobrze? Buy mleko. Bądźcie wyrozumiali dla zwierząt, tylko od szczęśliwych kurek. No i makaron, spaghetti. No przecież musi być bio, nie? Musi być bio, co? I dlaczego spaghetti? Chcieliśmy, żeby było tagliatelle, ale tagliatelle akurat w sklepie nie było. No i ten makaron ma fajną nazwę, combino. Brzmi bardzo włosko, więc uznałem, że będzie dobrze pasowało. No i oczywiście czosnek. Mamy dokładnie dwa ząbki na końcu smażenia boczku. Cały przepis mamy od gościa, który ma prawdziwe włoskie korzenie, rodem z Italii. Dziękuję Markowi. So Marco, thank you very much for your recipe. I hope everything will be okay. Dobra, bez zbędnych ceregieli zabieram się do roboty. Zapraszam. Pierwsze co będziemy robić, to gotuję makaron, woda się grzeje, łyżka soli i czekamy, żeby zrobić makaron, oczywiście al dente. Także zabieramy się teraz za kolejne boczku. Boczek staram się pokroić w cienką kostkę, bo akurat ja nie lubię, jak boczek mi tam chrupie w zębach. Także delikatnie, co ważne, nie będziemy z niego robić skwarek. Zalecam, aby był mięciutki, także pokażę Wam kolejny boczek. Boczek się przesmaża, woda wrze czy wrzy? Napisz w komentarzu, jak dla mnie woda ani nie wrze, ani nie wrzy, tylko woda wrze. Także rzucamy makaron. Makaron się gotuje, boczek puścił wodę, delikatnie nabiera kolorytu i pod sam koniec smażenia boczku dodam dwa ząbki czosnku, nie za dużo, to nie ma być czosnkowe, tylko chcemy go delikatnie podrasować. Przepis jest włoski, czyli żadnej śmietany, ok? Żadnej. Sosem będą jajka, ser, parmezan i tłuszcz z boczku i boczek. Koniec sosu. Także zabieram się teraz za robienie naszego sosu albo masy serowej jajecznej. Całość doprawiamy pieprzem, bo ser jest bardzo słony, także kamis. Weź to pod uwagę, bo my cię mamy cały czas na uwadze. Mam nadzieję, że ogarniacie to, co robimy, bo to jest bardzo prosty przepis. Także teraz boczek się zrobił, makaron dochodzi i bezpośrednio z garnka łyżką będę rzucał makaron na patelnię. Ale najpierw dokończę naszą masę.
masa jajeczna zrobiona, makaron zrobiony, boczek zrobiony. Teraz ważna jest kolejność. Na tą patelnię, którą smażyłem boczek, z garnka wyjmuję makaron i będę go wyrzucał. Poczekam, aż to chwilę ostygnie i po kilku minutach rzucę masę tej serowo-jajecznej, bo nie chcę, żeby mi powstała jajecznica. Jak już połączycie te jajka z serem, z makaronem, to należy bardzo energicznie to wymieszać, żeby to się nie zdążyło ściąć. Musicie, jak taki szalony rockman, tam hardkorowo to wymieszać. Grande finale, słuchajcie, nasza pierwsza carbonara na prawdziwym włoskim stylu. Marco, thank you very much. Jestem trochę podierany, bo przyznaję się bez bicia, że jak robiłem carbonarę zawsze ze śmietaną 30, a dzisiaj zupełnie innym stylu. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Wygląda ok i faktycznie podoba mi się, że ten ser tak otula. Ser z jajkiem dobrze otula makaron. Trochę soli. Musiałbym więcej dać i pieprzu, ale jest ok. Powiem wam, że całość zajęła nam 20 minut i ciekawa alternatywa dla tłustego makaronu ze śmietaną, nie? Także dla mnie klasa. Jestem ciekaw waszych odsłon. Podobało się, dajcie suba, dajcie lajka. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku MasterChef.